W lutym bieżącego roku miasto oferowało pół miliona za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i 50 tysięcy na odłów bezdomniaków oraz zwierząt gospodarskich. W listopadzie, z uwagi na to, że umowa z operatorem wyłonionym na początku roku wygasa z końcem grudnia, ogłoszono kolejny przetarg, w którym stawką były ogromne pieniądze. Na opiekę ratusz przeznaczył dwa razy tyle. Milion złotych. Na odłów bezdomnych czworonogów oraz zwierząt gospodarskich stawka sięgnęła 120 tysięcy. W przetargu pojawiła się tylko jedna oferta złożył ją dotychczasowy operator. Choć innych chętnych nie ma, jego oferta została odrzucona. Powód odrzucenia jest banalny, poinformował nas dzisiaj Kamil Sznel z suwalskiego magistratu. Oferent zamiast podpisać dokumenty podpisem kwalifikowanym złożył podpis przez profil zaufany. Drobny, techniczny błąd, ale na tyle istotny, że efekt jest jaki jest. Zaproponowana stawka na dzienne utrzymanie zwierzaka w lutym wynosiła 16 zł. Teraz urosła do 21. Zaplanowany budżet pozwalałby zatem na to, by każdego dnia przyszłego roku w schronisku opieką objętych było nawet 134 nogów. Do wygaśnięcia umowy zapewniającej schronienie i wyżywienie zwierzętom pozostały zaledwie 4 tygodnie. Urzędnicy z samorządowi nie mają wątpliwości, konieczne jest ogłoszenie drugiego przetargu. Są przekonani, że całą procedurę włącznie z wyłonieniem operatora uda się przeprowadzić do końca grudnia i zabezpieczyć zwierzęta w sposób należyte.